Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Chciałam was powitać w ten piękny, słoneczny dzień. Wiem, że dziwicie się, że to ja zaczynam vloga i że nie spieszę się do szkoły, ale jest godzina 7:45. Teoretycznie, jeżeli miałabym na godzinę 8 do szkoły, właśnie byłabym w drodze do tego budynku, ale wybrałam się dużo szybciej niż powinnam, bo mam na godzinę 8:50 lekcję. A jest godzina 7:45, nie mam co ze sobą zrobić, nudzi mi się. Stwierdziłam, że zacznę vloga, ponieważ zrobię coś pożytecznego dzisiaj, mimo mojego wielkiego zmęczenia. Mam przez ostatni miesiąc i przez następny miesiąc będę miała mnóstwo kartkówek i sprawdzianów. Miałam i będę miała mnóstwo kartkówek i sprawdzianów, ponieważ wiecie, nauczyciele nas przygotowują do egzaminów gimnazjalnych. Wcześniej w ogóle nie było praktycznie sprawdzianów i kartkówek, a przynajmniej nie było ich tak dużo jak jest teraz, bo teraz to jest jakiś Saigon. Ja potrafię mieć, nie wiem, 5-6 kartkówek w tygodniu i max, no 3 sprawdziany, no bo tylko 3 mogą być. Ale jak dałoby się więcej, to robiliby ich więcej. Jestem tym strasznie zmęczona, chciałabym gdzieś pojechać. Marzę już po prostu o tym, aż zacznie świecić bardziej słoneczko, aż naprawdę zacznie ogrzewać całe nasze miasto, cały nasz kraj. I marzę po prostu o tym, jak będę mogła pojechać na jakąś wycieczkę, wziąć książkę, jakieś niezdrowe żarcie, bo takie najbardziej mnie odpręża. Jakieś żelki, chipsy. Czytać książkę i napawać się dźwiękami natury. Tak się teraz rozmarzyłam, ale no myślę, że wam też zrobiłam taką ochotę. No to tym takim naszym pięknym marzeniem rozpoczynamy dzisiejszy dzień! Teraz to sobie nawet pomyślałam, że jakimś spa też bym nie pogardziła. Jak wiadomo, w pokoju tuberki nie może zabraknąć statywu i softboxa, więc musiałam to przesunąć, żeby było widać tylko mój outfit na dziś. Mam kurteczkę, szarą bluzkę, jeansowe spodnie, szare skarpetki i oczywiście biżuterię, z którą się raczej nie rozstaję. Dwa naszyjniki, które są dla mnie bardzo ważne, ponieważ dostałam je od bardzo ważnych dla mnie osób. No i do tego doszła jeszcze niedawno taka bransoletka. To tyle! Zaraz wychodzę do szkoły. Pójdę sobie do jakiegoś sklepu po coś, do jedzonka, ponieważ nie mogę być w szkole głodna. Witajcie kochani! Właśnie przed chwileczką dostałam od Pauliny informację, że ona już rozpoczęła vloga i że mam go po prostu kontynuować. No cóż, zdziwiłam się bardzo, że zdążyła cokolwiek nagrać przed wyjściem do szkoły. To jest w jej przypadku bardzo wielki, ogromny wyczyn, że cokolwiek zdążyła nagrać. No naprawdę jestem z niej bardzo dumna. A ja właśnie przed chwileczką oglądałam jeden ze swoich ulubionych seriali i w przerwie reklamowej już po raz kolejny leciała reklama, która właściwie mnie już właśnie od jakiegoś czasu interesuje. Bo któż by nie chciał oszczędzać? Każda kobieta albo mężczyzna, którzy prowadzą dom, którzy płacą rachunki za telefon, za telewizor, za internet, za prąd, za gaz, zawsze te osoby uważają, że płacą za duże rachunki. Każdy chce oszczędzać, każdy chce płacić mniej. Ja też. Ja takie zaoszczędzone pieniążki wolałabym przeznaczyć na wypad do kina z całą rodziną, na wypad na kręgle na przykład, albo na jakiś weekendowy wyjazd. No, chciałabym te pieniążki przeznaczyć na pewno na coś przyjemnego, a nie po prostu na media, nie na rachunki, które co miesiąc trzeba płacić. Tak sobie myślę, że Paulina takie zaoszczędzone pieniądze na pewno wydałaby na żelki. Myślę, że tak, że na pewno wydałaby na żelki, jak myślicie. Możecie pisać w komentarzach, na co wydałaby pieniądze Paulina. Ciekawe, ilu z was pomyśli, że na żelki. A jeżeli kogoś interesuje oszczędzanie, no to razem przyjrzymy się ofercie Smart Domu. Co wy na to? W przeglądarce wpisujemy Smart Dom. Jest Smart Dom Cyfrowy Polsat. I tutaj mamy wszystko. Domowy program oszczędnościowy. Można na filmie poznać w ogóle całą ofertę Smart Domu. Można sprawdzić, jak dużo można zaoszczędzić. Proszę bardzo, można połączyć usługi: telewizję, telefon, internet, bank, ubezpieczenia, prąd, AGD, monitoring oraz gaz. Niższe rachunki, gwarancja stałej ceny,
Proszę bardzo. A tutaj na samym dole tej strony jest kalkulator. Bardzo mi się ta opcja podoba, ponieważ po dodaniu podstawowych funkcji można sprawdzić, ile można zaoszczędzić w ciągu roku. 467 zł. A po dodaniu innych rzeczy już 947. AGD, prąd, ubezpieczenia. Jeżeli zdecydujemy się na cały zestaw, wtedy możemy zaoszczędzić nawet 1300, prawie 40 zł w ciągu roku, więc jest to naprawdę fajna opcja. No ale oczywiście nie trzeba brać wszystkiego, można wybrać ofertę najlepszą dla siebie. Kochani, jeżeli chcecie oszczędzać, to koniecznie musicie sprawdzić ofertę cyfrowego Polsatu i Plusa. A ja muszę już się zająć obiadem, ponieważ za chwileczkę Paulina przyjdzie do domu i na pewno zawoła: mamo, co na obiad? Ona tak ma w zwyczaju. No i za chwilkę przyjdzie mój mąż, więc ja lecę do kuchni. A z wami widzimy się za chwilkę. Kochani, właśnie wróciłam ze szkoły. I korzystając z okazji, iż moja mama jest w pokoju, zapytam się jej, co jest na obiad? Zupka na obiad. To ja jestem bardzo szczęśliwa. Tak, my lubimy zupki. A jak ci poszło na sprawdzianach? Pochwal się. Nie wiem, czy akurat chcesz się chwalić do kamery? Dobrze mi poszło. Jestem zadowolona. Już jedną kartkówkę pani oddała, dostałam piątkę, więc jestem zadowolona bardzo. Ale z tych, co dzisiaj pisałaś? Dobrze napisałaś? Tak? Już dzisiaj pani oddała? Na lekcji. No bo mamy nową grupę. W sensie na angielski. Nauka nie poszła w los? Nie. Widziałeś, co rano nagrałam? Zerknęłam, no. Jesteś dumna, że się nie spóźniłam? Oczywiście, zawsze jestem z tego powodu dumna. A chcesz też gdzieś pojechać? Bo ja bardzo. Po powrocie ze szkoły jeszcze bardziej niż rano. Aha, ty tak poważnie o tym mówiłaś? No raczej nie żartowałam. Pomyślimy, kochanie, pomyślimy. Ja mam nadzieję. Pomyślimy. Ja chcę odpocząć, rozumiesz? Dobrze, pomyślimy, żabciu. Może po egzaminach? Może. Dobra, a kiedy będzie zupa? Bo ja głodna jestem. Za chwileczkę, no właśnie. Chciałam to idę mieć rączki. Pogonić. Pogonić, tak. To idę mieć ręce. Bo pamiętajcie, że mycie rąk po szkole i w ogóle przed jedzeniem jest bardzo istotne. Więc dbam o swoją higienę i to mi się radzę. Bardzo dobrze, kochanie. Jestem z ciebie dumna. Tyle powodów do tego, żebyś była ze mnie dumna dzisiaj. Kochani, jak byłam ostatnio z mamą w sklepie, to zobaczyłam takie super patelnie. Jakieś misie, serduszka, gwiazdeczki, księżyce, słoneczka, w ogóle takie przeróżne wzorki. I mama powiedziała, że to jest patelnia do robienia jajek takich sadzonych. Do smażenia po prostu jajek. No i ja stwierdziłam, że w sumie inaczej wykorzystałabym tą patelnię i zrobiłabym na niej pancake'i, takie grube naleśniki, takie bardzo, że tak powiem, słynne w Ameryce i właśnie tam u mojej cioci w Irlandii, w północnej Irlandii. No i co? Stwierdziłam, że sobie ją kupię. Mama powiedziała, że nie, że to jest bez sensu, że to do jajek jest, że po co, że kolejna, a ja stwierdziłam, że ją kupię. No i tak w sumie nie kupiłam, poszłam do domu i bez tej patelni, tak mi się smutno zrobiło. Więc no dziewczyny czasem tak mają, że jak coś upatrzą w sklepie, tego nie kupią, to potem jest przykro. Tylko, że zawsze tak mają z ciuchami, a ja tak mam z patelnią. Czy to jest dziwne? W każdym razie zrobię sobie dzisiaj pancake'i, ponieważ ostatnio miałam tak straszną ochotę na takie pancake'i, które jadłam tam właśnie u cioci. Po prostu tak leżałam i mówię, ale bym je zjadła. No i no nic z tego, nie? Bez patelni to ja nie zrobię sobie takich pancake'ów, no ale kupię sobie patelni i będę miała pancake'i w serduszka. Także idę teraz do sklepu kupić patelnię. Zobaczcie, kochani, co ja z nią mam. Miała iść gdzieś do sklepu, mówiła: wychodzę, a potem krzyczy z przedpokoju: mamo, zawieziesz mnie, bo tam ciemno, a ja bardzo potrzebuję coś kupić i to będzie niespodzianka. No to ubrałam się i jedziemy. Ciekawe, co ona chce kupić. Co chcesz kupić właściwie? Niespodziankę. Mamo, lubisz jeść? Nie, jestem na diecie. To będziesz jadła pancake'i. Jestem na wiecznej diecie. No to co? Idziemy w patelnię. Po co?
patelnię. Chciałam kupić patelnię. Czy to jest takie dziwne? Co, nie mogę chcieć patelni? Wybrałam tą patelnię. Serduszko, bo miałam do wyboru taką i taką, ale ze względu na to, że to jest serce i ma fioletowy uch, więc wybrałam tą. Paulina i jej patelnia. Kochani, przygotowałam sobie już wszystkie składniki, które będą mi potrzebne do zrobienia właśnie takich amerykańskich naleśników. I zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Kochani, zobaczcie, tak wyglądają moje amerykańskie naleśniki. Zaraz je tutaj ładnie jakoś tam udekoruję, dodam czegoś dobrego na wierzch, dam ładnie na talerzyki i będę częstować rodzinę. No, ale chciałam Wam pokazać, jak wyglądają wszystkie razem. Serduszka takie śliczne. Moim zdaniem mi to wyszło. A tutaj właśnie jeden jest w trakcie smażenia. Może jest to zbyt wielka bomba kaloryczna na kolację, ale moim zdaniem wygląda to super. Mam nadzieję, że smakuje równie dobrze. Próbowałam pancake'a bez tutaj dodatków bitej śmietany i bez dodatków polewy i smakował mi, więc mam nadzieję, że z bitą śmietaną i z polewą toffee będzie równie pyszny. No, moim zdaniem wygląda przeapetycznie i mam ochotę już to zjeść. Mama jest teraz u fryzjera, więc no średnio może ich spróbować, ale możecie pisać w komentarzu, czy waszym zdaniem te pancake'i mi wyszły i czy też kiedyś robiliście. No, ja zrobiłam te pancake'i pierwszy raz, naprawdę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że pancake'i wyglądają naprawdę dobrze i dziękujemy za uwagę. Pa, pa, kochani. Bye.